Miłośnicy dziedzictwa Górnego Śląska, mieszkańcy Bytomia apelują do władz miasta o podjęcie działań w sprawie wieży wyciągowej szybu Krystyna w Sząbierkach. Stowarzyszenia działające na rzecz postindustrialnych obiektów utworzyły wspólną petycję, w której wskazują, że Urząd Miejski powinien zabezpieczyć środki i wykupić ich zdaniem niszczyjący obiekt. Pod petycją podpisało się już prawie 300 osób. Nie zachowało się wiele takich obiektów w Polsce w ogóle i w Europie, też ich jest coraz mniej. I tak naprawdę za chwilę to będzie obiekt unikatowy w pełnym tego słowa znaczeniu i warto, myślę, że podjąć takie działania, żeby go zrewitalizować i nadać nową funkcję. Naprawdę zabytki industrialne dla Bytomia to bardzo duża szansa rozwojowa, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i miasto mogłoby też sięgnąć po różne pieniądze związane z regeneracją terenów poprzemysłowych. Szyb Krystyna od kilkunastu lat jest w rękach prywatnych, ale miasto zapewnia, że byłoby zainteresowane jego przejęciem. Warunkiem jest jednak fakt, iż miałoby się to odbyć wyłącznie drogą komunalizacji. Przedstawiciele miasta podkreślają również, że przejęcie samego obiektu niewiele gminie da, ponieważ do pełnego zagospodarowania zabytku potrzeba również terenów wokół niego. Szyb Krystyna jest zabytkiem, który jest wpisany do gminnego programu rewitalizacji. To daje duże możliwości, zwłaszcza w kolejnej perspektywie unijnej, staranie się o środki na remont tego szybu, ale trzeba zaznaczyć, że tutaj też na pewno będzie potrzebny duży wkład własny i gmina sama nie będzie w stanie ponieść takich kosztów, więc gdybyśmy mieli przejmować Szyb Krystyna, to wyłącznie z udziałem jakiegoś zewnętrznego partnera. Właścicielem szybu Krystyna od 2008 roku jest spółka Armada Development, której zarówno walczący o zabytek mieszkańcy, jak i miasto zarzucają rażące zaniedbanie obiektu. Co obecnie dzieje się z szybem i czy na miejscu są podejmowane jakiekolwiek działania zabezpieczające? Michał Goli podkreśla, że zawsze były jednak osoby postronne, wciąż dewastowały obiekt, wykradając stalowe przedmioty. W tym roku do tego stopnia już doszła dewastacja wewnętrznej konstrukcji, źle powiedziałem, nie konstrukcji. Dewastacja wewnętrznego przedziału, który nie ma żadnych wartości zabytkowych i blach, które stanowiły poszycie trzech kondygnacji w szybie, że dostaliśmy decyzję, nakaz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o usunięcie wszystkich tych elementów, plus oczywiście inne elementy. No, pracujemy nad tym od 3 miesięcy już, jest to niezwykle trudna sprawa, no ale to się udaje robić. Myślę, że jeżeli te prace powinny być zakończone do października, no prawdopodobnie będziemy prosili o przedłużenie terminu, bo możemy nie dać rady. Michał Goli w maju tego roku zrezygnował z funkcji prezesa spółki Armada Development i złożył do sądu wniosek o wykup inwestorski. Pojawił się bowiem inwestor, który wpłacił już nawet zaliczkę, ale dalsze kroki są na razie wstrzymane z uwagi na brak decyzji sądu. Firma dotknięta kryzysem nie jest w stanie dalej inwestować w szyb, jednocześnie deklarując, że chętnie odstąpi miastu obiekt za symboliczną złotówkę, jednak nie bierze pod uwagę terenów wokół.